Czy kiedykolwiek wyjechałeś na wakacje, w delegację lub po prostu na weekend za miastem, a po powrocie zauważyłeś, że wszystkie twoje elektroniczne zegary mrugają i wskazują niepoprawną godzinę? Od razu w takiej sytuacji domyślasz się, że miała miejsce przerwa w dostawie prądu, ale nie wiesz, kiedy się wydarzyła i jak długo trwała. Nie jesteś więc w stanie określić, czy jedzenie, które przechowujesz w zamrażarce, nadal nadaje się do spożycia. Jeśli bowiem zostało zupełnie rozmrożone, a po jakimś czasie ponownie uległo zamrożeniu, może wyglądać zupełnie normalnie, ale wewnątrz już się w nim rozwijają bakterie i różne chorobotwórcze substancje. Sheila Kulanco-Russell ze Stanów Zjednoczonych znalazła na to świetne rozwiązanie i podzieliła się nim na Facebooku. Ten prosty trik opiera się na zastosowaniu trzech ogólnodostępnych rzeczy: kubka, wody i monety. Jej post na Facebooku doczekał się już setek tysięcy reakcji. Sheila wyjaśnia: wstaw do zamrażarki kubek z wodą i poczekaj, aż woda zamarznie. Wtedy na wierzch połóż monetę i tak zostaw w zamrażarce. Dzięki temu, kiedy wrócisz, będziesz wiedzieć, czy lodówka całkowicie się rozmroziła i czy trwało to długo. Jeśli moneta wpadła zupełnie na dno, to oznacza, że woda w kubku oraz całe jedzenie zostało zupełnie rozmrożone i powinieneś je wyrzucić. Ale jeśli moneta spadła tylko do połowy kubka, to może to oznaczać, że jedzenie nadal nadaje się do spożycia. Powinno jednak być przygotowane jak najszybciej. Kropka proste, skuteczne i na pewno może uratować nas przed niebezpiecznym zatruciem. A co ty sądzisz o tej metodzie? Napisz w komentarzach. Źródło: Facebook.